Mamy jeszcze w pamięci wspaniałe koncerty organowe, które odbywały się w poprzedni weekend, a tymczasem czekają nas kolejne interesujące wydarzenia kulturalne organizowane przez Polkowickie Centrum Animacji. W piątek mamy dla Państwa dwie propozycje. O godzinie 18:00 zapraszam na finisaż wystawy Polkowiczanina Roberta Królikowskiego. Malezja, Singapur, Brunei. Są to przepiękne fotografie z miejsc, które odwiedził właśnie pan Robert. Podczas finisażu będziemy mogli porozmawiać z autorem zdjęć i dowiedzieć się więcej o tych ciekawych fotografiach. A o 20:30 zapraszam wszystkich na premierę polskiego filmu Karbara. Jest to film opowiadający o jednej z największych bitew wygranych przez Polaków po II wojnie światowej. Rzecz dzieje się w Iraku, a w rolach głównych zobaczymy m.in. Bartłomieja Topę i Antoniego Królikowskiego. A w sobotę spotykamy się w kinie na przepięknym recitalu Basi Stępniak-Wilk, która wystąpi z zespołem w tym dniu, a debiutowała w Piwnicy pod Baranami w kabarecie Loch Camelot. Basia Stępniak-Wilk nagrała również piosenki z Grzegorzem Turnałem, z Andrzejem Poniedzielskim czy Wojciechem Manem. Także usłyszymy przepiękne teksty oraz równie piękną muzykę. O 20:00 zapraszam do auli, gdzie zobaczymy klasyk gatunku Mayday, spektakl, który na świecie ma miliony fanów. W Polsce od kilkunastu lat nie schodzi z afiszów, a wykonają go dla nas aktorzy ulubionego teatru, Teatru Polskiego w Szczecinie. A na scenie zobaczymy m.in. Adama Dzieciniaka czy Michała Janickiego. Będziemy wspólnie kibicować taksówkarzowi Bigamiście, który niestety wpada w serię omyłek i różnych zdarzeń. To wszystko w auli o godzinie 20:00. W niedzielę zapraszam Państwa na projekcję filmu Latający mnich i tajemnica Da Vinci. Jest to opowieść o mnichu, który skonstruował skrzydła i chciał się wzbić w powietrze. Franz Jaszko jest to właśnie ten mnich, który urodził się w Polkowicach. Przepięknym słowem okrasi to wydarzenie Leszek Mazan, dziennikarz, publicysta i niedościgniony gawędziarz.